Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Duel of Champions. Zagramy? Zagrajmy. Might and Magic, Duel of Champions. O, jestem po fazie straszliwych i sromotnych porażek. Okazało się, że mój deck nie jest w stanie przeciwstawić się Inferno na odrobinę wyższych poziomach Elo. Strasznie obrywałem i do tego nie byłem w stanie znaleźć nic, co byłoby się w stanie przeciwstawić mojemu przeciwnikowi. Czy to, co mam na ręce, będzie w stanie zawalczyć? Z kim gramy? Zobaczymy zaraz. Chyba przeciwko Inferno znowu. Co to za... Wow, ależ bohater. Bardzo mocny bohater. Champion, rzadki. Dwa za dwa wydane punkty akcji może zwiększyć atak swoich jednostek o +1 do końca tury. Niedobrze. Niedobrze się to zapowiada. 112 elo ma mój przeciwnik, ja mam 25, mówię, seria sromotnych, potwornych porażek. Miejmy nadzieję, że jako, że nagrywam, wydarzy się... Znaczy, już mnie tutaj obraża. Następny flegmatyk. Mój Boże, no niestety, taki wybrałem deck na starcie, więc cóż mam zrobić? Cóż mam zrobić, moi mili? Wybrałem przystań. Wybierajcie Inferno. Z Inferno będzie wam łatwiej. Ale okej. Ale on będzie strasznie narzekał na mnie tutaj, bo ja bardzo dużo opowiadam o tych kartach w ramach nagrania. Niech go szlak trafi. Jeszcze spowolnimy rozgrywkę. Ja lubię prowokować w ten sposób. Okej. Zwiększmy sobie i zobaczmy. Można by wystawić gryfa, co też ta jednostka potrafi. Niewrażliwość na odwet i ma szeroki atak. Krótko mówiąc, zadaje obrażenia wszystkim jednostkom, które znajdują się w bezpośredniej odległości od trafionego celu. Okej. Wystawmy zatem gryfa. Wyobraźcie sobie, jak się wkurza mój przeciwnik. Okej. Ważne, żeby go pokonać, a nie żeby go wyśmiać. I chyba to tyle. Będziemy powoli kończyć. Wydaliśmy wszystkie punkty akcji. Na ręce mam kilka interesujących kart, ale one wymagają sporo magii. No okej. Idziemy dalej? Chyba tak. Okej. Idźmy dalej. Zobaczymy, co też zrobi mój wróg. On jest tak... Nie otrzymuje obrażeń wskutek odwetu, co jest nieprzyjemne. Krótko mówiąc, atakuje. Widzicie, to co znajduje się tutaj w tych wartościach, to jest moc odwetu. Na przykład ta jednostka ma 1. Ten mój przeciwnik natomiast... ten cel... Ja się kręcę. I to też obszarowe zadaje obrażenia. Kurczę, bierzenie. I też również zadaje obrażenia obszarowe i też jest niewrażliwe na odwet. Ciężka sprawa. Czy poradzimy sobie z tą wrogą? Musimy inwestować w moc, to na pewno. Musimy tutaj draba troszkę zaatakować, bo on mnie i tak zabije w następnej turze. Albo nie, zostawmy go, niech przetrwa. Uzbieramy trochę więcej mocy. I będziemy sobie... Wystawiamy ucznicy, uczniczkę. Uczniczka może stać w tylnym rzędzie i atakować dowolną jednostkę w całym tym. Jeśli to jest rząd, to są szeregi, chyba tak to się nazywa. Znaczy, nazwijmy to tak. Łuczniczka może atakować każdą jednostkę przeciwnika znajdującą się na linii. Opowiadając wam to, cały czas jestem świadomy, że mój przeciwnik się wkurza, bo mu się dokądś spieszy. Mi natomiast nie. Mam jeszcze wilki. Wilki są dosyć ciekawe. One nie mają zbyt dużej zdolności ataku, ale mają całkiem niezłą defensywę, znaczy całkiem niezły odwet. I o co chodzi? Kiedy atakujecie przeciwnika, kiedy atakujecie stworzenie, to ono zadaje obrażenia. Jeżeli te obrażenia są śmiertelne dla naszego na przykład stworzenia, to ono ginie, nie zadając obrażeń odwetowych. Z wilkami jest inaczej. Zabicie wilka nie powstrzymuje go przed zadaniem obrażeń odwetowych. Tak to z wilkami jeszcze przed śmiercią potrafią capnąć. Świetny. Patrzcie, jak się koleś wkurza. Dobra, to chyba wszystko. Mamy tutaj cyklony, ale o tym pogadam wam, jak już będę mógł je użyć. Tak? Idziemy dalej. Okej. Ale koleś wkurzony. Dobrze, mam nadzieję, że uda mi się to wygrać. Dużo tanich kart ma ten gracz. U cholera, cóż on... A, zwiększył sobie atak o 1. Niedobrze, niedobrze. Będzie mnie tutaj strasznie kosił. Potrzebuję zdecydowanie mocy, żeby móc wystawić swoje te
jednostki. I teraz co? Wystawimy sobie coś do defensywy. Ten jest niestety... Ach, tego nie mogę, no trudno. Wystawmy tutaj to. Tą jednostkę, to jest jednostka latająca. Ją można wystawić zarówno w szeregu tylnym, jak i przednim. Mógłbym ją wystawić w tylnym, ale wolałem zrobić to w przednim. Dlaczego? Ponieważ te jednostki atakują obszarowo. Jeżeli ten zaatakuje za 3, a ta jednostka byłaby tutaj, to ta też by otrzymała cios za 3. Tego nie chcielibyśmy zobaczyć, prawda? No na pewno ja nie chciałbym zobaczyć. Okej, okay. Mamy jeszcze jeden punkt akcji. Przeznaczymy go na dobranie karty. A nie mogę, bo przeznaczyłem go na wydanie. Dobra, nieważne. Bo tutaj są jakby do rzeczy do wyboru różne. Można zwiększyć sobie jedną cechę. Siłę, magię lub destiny, czyli przeznaczenie. Albo też dobrać kartę. Czego w pierwszym nagraniu nie robiłem. Okej, okay. Zaatakujmy. Załatwimy tego faceta tutaj. Chyba przestał się wkurzać. Musiał przyjąć ze stoickim spokojem najpierw to, że ja tutaj nie atakuję. Znaczy nie najpierw. Nareszcie. Zakończmy tą turę. On będzie dosyć mocno mnie atakował. Bo może. Strasznie lubię, jak tak ludzie się pod ten unoszą. Dobra. To stworzenie swobodny atak. Może zaatakować kogo chce, gdzie chce i jak chce. Okej, dobra. Trafił mu się czempion i uważa się za mocarza. Spoko. To się zdarza. Tacy ludzie się zdarzają, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zgromadźmy sobie jeszcze jeden punkt mocy. Zabijmy tego drawa. Zaatakujmy tego drawa. I wykończmy mu... Właściwie to nie mogę mu wykończyć tutaj tych jednostek. Zróbmy tak. Powstrzymajmy mu ten szereg przed atakiem. To jest cyklon. Cyklon powoduje jeden obrażeń oraz cały szereg, który trafi, nie ma możliwości atakowania w następnej turze. To jest dosyć dobre na tego przeciwnika. Przy okazji dwa takie cyklony potrafią zabić część jego jednostek, bo one nie są zbyt mocne. Okej. Okay. Ten tu ma swobodny atak, więc troszkę mi narobi kuku, ale zobaczymy, czy on zaatakuje mnie, czy też zaatakuje moje stworzenia. Tak czy inaczej, no troszkę będę mógł zamieszać. Zakończymy turę? Chyba tak. Zobaczmy, co też mój nerwowy kolega tutaj zrobi. Piekielny Cerber. A, zaatakował. Moim zdaniem błąd. Chyba powinien raczej atakować czempiona, ale okej. Okay. Spoko. Jego wybór. Łód szczęścia. Co to robi? Spójrz na... wybierz karty, zaklęcie, odusz ją na cmentarz, albo przeszukaj bibliotekę. Kurczę. Może mi coś wyrzucić tutaj z ręki. Zobaczymy, co wyrzuci. Na jego miejsce wyrzuciłbym cyklon. Wyrzucił to. Ciekawe. On wyrzucił kartę stali. Stali przebrał. Przebrał moją talię. Nie szkodzi, mam tych kart więcej. Okej. Okay. Nie zaatakował w tej turze, no bo i nie bardzo mógł. I też to mi też wyrzucił. No dobra. Niech mu tam będzie. Ale ja przecież mogę mu zrobić kuku w zupełnie inny sposób, prawda? Pewnie, że tak. Zadajmy wszystkim jednostkom przeciwnika 3 punkty obrażeń. Shall we? Znaczy wszystkim, z wyjątkiem oczywiście tego wredniaka. Mógłbym sobie dobrać kartę, ale może lepiej zabić mu jeszcze tego, żeby go wkurzyć dodatkowo? No dobrze, zróbmy to. I zaatakujemy tą jednostką. I dołożymy sobie moc. Co my tutaj mamy? Warto by było to zaklęcie długotrwałe. Można nałożyć na jednostkę, zwiększając jego atak o 2. Mogłem to zrobić, zamiast na przykład mu zabijać, chociaż nie, i tak by mi zabrakło punktów tutaj akcji. Więc mamy jeszcze łucznika, mamy jeszcze żywiołaka. On teraz będzie musiał wystawiać jednostki, zatem... No cóż, raczej mnie nie zaatakuje w następnej turze. Kończymy. Oczywiście, że tak. A nasz przeciwnik tutaj będzie się mocno denerwował. Widzicie, ja oczywiście opowiadam to, ale każdy gracz ma prawo spędzić swój czas zastanawiając się nad tym, co się dzieje na polu bitwy. Mój przeciwnik natomiast nie bardzo ma jakby pole do namysłu, bo on ma dużo jednostek tanich, które chce wystawiać w szybkiej ilości, w dużej ilości i szybko. Jeżeli go zabijemy, to on zadaje... Jeżeli zostanie zabity... Gdy to stworzenie zostaje zabite, zadaje jeden obrażeń wszystkim stworzeniom w tym samym szeregu.
Ciekawe. Szeregi to przypominam to, co jest tutaj w pionie. No mógłbym go zabić, ale... Albo szereg jest tutaj, to wtedy zada wszystkim tutaj. Jego zabicie może być dosyć nieprzyjemne dla mnie w skutkach. Okej, ale nie przejmujmy się. Raczej przeznaczę jeden punkt na dobranie karty, a może nie? Muszę wystawić tutaj tego typka i wystawię go w przedniej linii. O kurde. Co on tutaj rzucił, że moje wszystkie stworzenia tracą jeden ataku? Ciekawego. Bo nie widzę na tej karcie tego opisu. Ciekawe. Nie wiem, co tu się stało. Widocznie jakaś karta, której nie znam. No zobaczymy, zobaczymy. Zabijemy zaraz tego gościa i zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Możemy sobie dobrać karty. Albo możemy użyć tego. Lepiej wystawmy tutaj tego typka. I zobaczymy, jaki to będzie miało skutek. Tak. To zabiło. No dobra. Nie wiem, co tu się stało z atakiem tego gościa, no ale... Okej, nie widzę żadnych kart długotrwałych. No, to zwiększmy sobie siłę o jeden, albo chyba już nie muszę nawet zwiększać, ale zwiększmy. Nie jestem pewny, czy nie mam czasem jednej piątki tutaj. No to co? Kończymy. Zobaczymy, co też zrobi mój przeciwnik. On tutaj może zwiększyć atak tych jednostek o ile? O jeden, zadając 5 tutaj temu. No zobaczymy. To też, popatrzcie, 3. Ta karta jest bardzo tania, bardzo mocna. 4, 3, 4. Piekielnie mocna karta. I można ją dosyć łatwo wystawić. Chyba dobrą kartę. I czarty. To też straszne jednostki dysponujące atakiem swobodnym. Może zaatakować każdego. No dobra. Oj. Mój przeciwnik tutaj oberwie teraz chyba. Co możemy tu zrobić? Mamy kilka możliwości. Mogę zwiększyć atak wystawionej jednostki, mogę mu coś zabić, co też chyba zrobię. Policzmy, jak stoimy z punktami. Nie stoimy jakoś mega fajnie. Więc może zamiast zabijania będziemy coś wystawiać? Nie, zabijmy mu tego. Może pomysłem byłoby zabicie tego. Zostały nam 4 punkty. Jakby je rozsądnie rozporządzić? Tak. Wydajmy te punkty w ten sposób. Zwiększając obrażenia zadawane tutaj. I to do pewnego stopnia. I dobierzmy jeszcze sobie kartę. Wydałem wszystkie punkty akcji. Mam cyklon. Bardzo dobrze. No i przejedziemy się troszkę tutaj pod... On ma teraz do wyboru albo mi zniszczyć strzelca, albo zaatakować mnie. Ciekawe, co zrobi. Zakończmy turę, nie doprowadzając go do wrzenia. Pamiętajcie, wkurzony przeciwnik to przeciwnik, który popełnia błędy. Moim zdaniem popełnił tutaj błąd, ale jego sprawa. Właściwie to nie jestem pewny do końca. O Holendry, wystawił jakiegoś piekielnego. Obszarowy zadaje 3 obrażenia wszystkim stworzeniom znajdującym się w pobliżu trafionej jednostki. Działa również na sojuszników. Co oznacza, że jeżeli zaatakuje jednostkę znajdującą się tutaj, to też otrzyma sam. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. +1, +1 mogę do końca tury. Stworzenie atak wręcz. Fajnie by było mu coś tutaj z tą linią zrobić. Na przykład usunąć tą jednostkę i zaatakować. Ale to ryzykowna sprawa byłaby. Mam 9 punktów. Mogę zablokować mu całą tą linię. I zabić tego. Co by tu zrobić? No na pewno trzeba powstrzymać te ataki tutaj stąd. Dobrze. Stać mnie na zrobienie takiego fajnego manewru dosyć. Czyli tak. Zrobimy to w ten sposób. Zarzucimy mu cyklon na tą linię. Powoduje to, że te jednostki nie zaatakują. Przestał się bulwersować mój przeciwnik, widzę. Można albo wrzucić jednostkę, albo gdzieś tutaj mu zrobić kuku. Dobrze, zróbmy w ten sposób. Czy zadać mu teraz 4 obrażenia? Czy później 7? Zadamy mu teraz te 4 obrażenia.
Dobierzmy sobie jedną kartę. Zobaczymy, co tu się pojawi. Duszek, fajnie. Zadajmy obrażenia, pozostałe mu 3. I zobaczymy, co będzie dalej kombinował nasz śpieszący się przeciwnik z deku Inferno. No okej. Okay. Być może następnym razem troszkę będzie wolniej działał, a być może nie. O kurczę, wystawił bardzo silną jednostkę przeciwko mnie. Teraz będzie mocno mi zadawał obrażenia. Ale spokojnie, poczekajmy. Poczekamy, zobaczymy. Mamy 10 punktów, które być może możemy wydać dosyć rozsądnie, a być może nie. Niewątpliwie trzeba zatrzymać atak tych przeciwników stąd. Co ten potrafi? Może atakować dowolnego przeciwnika, niezależnie od jego pozycji. No na pewno trzeba to, te ataki trzeba zatrzymać. Mamy punktów... Przydałoby mi się punktów tak naprawdę 10. A ile mamy? 10. Fantastycznie. Zrobimy to w ten sposób. Zatrzymamy tą linię. I teraz pytanie, co zrobić rozsądnie? On nie będzie mógł i tak zaatakować. Znaczy, będzie mógł mi zaatakować odwetem. Zaraz, czy ja sobie mogę pozwolić? Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby go nie zabić w tym ataku. Zatem zwiększmy atak tej jednostki o kolejne 2 punkty. Zabijmy tego typa. I dorzućmy sobie na tą linię łucznika. W ten sposób. Musi mocno zadziałać, żebym mu nie zadał 3 punktów obrażeń. Zobaczymy, czy w talii ma odpowiednie... A proszę, ciągle jest strasznie wkurzony mój przeciwnik. Zobaczymy. Na szczęście to nie zadaje obrażeń w dowolnym miejscu, więc powinienem być bezpieczny. Na razie sytuacja nie jest zła. Nie jest też rewelacyjna, ale zwiększmy sobie Destiny o 1 punkt. Bo i tak nie mogę przeznaczyć, nie mogę dobrać karty. Okej, kończymy? Kończymy. Jak widzicie, troszkę przybyło nam tutaj graczy z jak to się mówi, z troszkę lolowym podejściem do rozgrywki. Ale nie łammy się, community w tej grze z reguły jest bardzo przyjemne. Zwiększy atak teraz chyba. Chciał mnie zabić teraz ten gracz. Ale czy... Co to za karta? Coś tutaj zadał obrażenia. Dobrał karty. No i zobaczymy, co mi tutaj... Zobaczymy, jaka karta mi wpadnie. Jedyne, co muszę zrobić... Zniszczył mi jedno błogosławieństwo, ale to nie szkodzi. A, odrzucił mi karty. Nie szkodzi, nie szkodzi. Zadał mi sporo obrażeń. No i teraz mam kilka możliwości. Dobierz kartę. No i wygrałem. Zrobimy tutaj taką sztuczkę. Zabijając tą jednostkę i atakując ostatecznie czempiona wrogów. Zatem, moi mili, jedna nauczka płynie z tej rozgrywki. Zachowajcie spokój, bo źle to się może skończyć dla Was w późniejszej fazie gry. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i równie serdecznie pozdrawiam gracza Ashron89. Zakładam 89, że jest to data urodzenia, zatem jest to gracz, który ma prawo troszkę unosić się emocjami, ponieważ sprzyjają one młodemu wiekowi. I to by było na tyle. To był Duel of Champions. Polecam Wam bardzo serdecznie tą grę. Jest to zdecydowanie najlepsza pozycja darmowa, jaką do tej pory miałem okazję prezentować na swoim kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa.